Witajcie, witajcie, witajcie i jeszcze raz witajcie. Mam nadzieję, że cieplutko, chociaż u mnie za domkiem. No, tak ciekawie to nie jest. Jest mokro, jest zimno i wietrznie. No, ale w domu zawsze bezpiecznie, prawda? Słuchajcie, przychodzę do Was z recenzją książeczki Dwoje dochowa tajemnicy. Karen M. McManus. I o czym ona jest? Może zacznę od takiego małego cytatu, który nie jest z książki, ale ja zawsze lubię takie małe wprowadzenie. Kiedy nie ma już odwrotu, zdradzę Ci pewien sekret. Wszystko było takie proste, zaplanowane i zatwierdzone. Chciałem to zrobić i zrobiłem, ale dopiero po wszystkim dotarło do mnie, że... A co dotarło, musicie przeczytać. Kochani, Ellery przeprowadza się do maleńkiej angielskiej mieściny Echo Ridge. Ma zamieszkać z babcią, no, której totalnie nie zna, i w miejscu, gdzie zamordowano jej ciocię. A niedawno też pozbawiono życia królową balu szkolnego. Każde miasteczko ma swoje tajemnice. Jednak sprawa zaczyna się robić poważniejsza od chwili, kiedy sama Ellery dostaje pierwszą listowną pogróżkę. Następnie znika kolejna młoda dziewczyna. Próbując dowiedzieć się czegokolwiek o tajemniczych zniknięciach, napotyka kolejne nieprzyjemne tajemnice. I wkrótce przekonuje się, że każda osoba w miasteczku ma coś do ukrycia i robią wszystko, aby te sekrety nie ujrzały światła dziennego. A sama Ellery poprzez swoje wścibstwo, no, wpada w straszne tarapaty. Przyjdzie się zmierzyć z prawdziwym niebezpieczeństwem, o które sama się po prostu prosiła. Więc zadajmy sobie pytanie, czy warto poznawać każdą z tajemnic? Kochani, przed Wami bardzo rozbudowana powieść, którą należy czytać z uwagą, gdyż jest ona bardzo wielowątkowa. Te wszystkie sytuacje, które tam będą, czasem mogą pogubić nasze myśli i momentami... Była może troszeczkę nieco monotonna, aczkolwiek chwilami bardzo ciekawie napisana. Trudno rozwiązać zagadkę, no mając kolejne zagadki rozwiązania, bo mam wrażenie, że tam jakbyśmy wchodzili, wiecie, po schody do góry, do góry, do góry, do góry, no i na każdym schodku jest kolejna tajemnica, kolejna, 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 która w niczym nas nie przywiązuje do tej na dole. Ale jest taki moment, że dowiecie się wszystkiego. Dla mnie ocena 4 na 5. 4 dlatego, że bardzo dużo jest tutaj imion zbliżonych do siebie. Dajmy na to, że Ellery, Kellery, Bellery i takie inne podobne. No troszeczkę ciężko miałam na początku to rozgryźć, kto jest kto. Chwilami jest tak jakby napisane, że rozmawia ze mną dziewczyna, mówi jako łam, czyli że też jest dziewczyną. Po pewnym momencie co jakiś czas czytam końcówkę łem, ale nie widzę, żeby jakiś mężczyzna do mnie dotarł w tym momencie, w tej rozmowie. Dopiero później, po którejś tam stronie, okazuje się, że ktoś stał obok, kto nie został przedstawiony w tej książce. I to było dla mnie troszeczkę takie zgubne i ciężko miałam się z tym rozeznać. Dlatego no stąd moja ocena 4 na 5. Książeczka Literki ma fantastyczne, naprawdę, no... Czyta się ją dosyć dobrze, gdyby nie właśnie te imiona i te takie, te sytuacje całe, które były ciekawe, jakby to powiedzieć, ale jednocześnie niekoniecznie. Dobra, nie przedłużam Wam, bo recenzje nie powinny być długie. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia, pa!